Warszawa Zachodnia zmienia się nie do poznania. Jak to teraz wygląda w sierpniu 2024? Tutaj, prosto z budowy, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, witam Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Tutaj prosto z nad Warszawy Zachodniej, której budowa cały czas postępuje do przodu i trochę się zmieniło od ostatniego filmu z lipca 2024. Bo w tym miesiącu oczywiście zetkniemy sobie również, jak tam wyglądają prace na poziomie minus 1 i minus 2, ale co najważniejsze, prace poszły dalej do przodu i mamy już nawet wyświetlacze w przejściu podziemnym. Zresztą to za chwilę zobaczycie. Mało tego, parking tutaj od ulicy Tunelowej powstaje i od niego sobie zaczynamy. Oczywiście macie też działy, więc możecie sobie skakać i zerknijmy sobie również na peron 9, no i oczywiście na całe torowisko zachodnie. Zaczynamy standardowo od hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, gdzie jak widzicie jest już napis Warszawa Zachodnia, a nie Warszawa Zachodni. To jest dobra informacja, mamy już pełen napis, tutaj widzicie całkiem ładnie się w tym miejscu mieni. Na dalszym miejscu mamy trochę nowego chodnika i już dalej nowy układ, jeżeli chodzi o parking. Tu powstanie parking naziemny, nie będzie żadnego nowego parkingu podziemnego, taki już istnieje od Alei Jerozolimskich, chociaż nie jest dla biurowców, no ale istnieje tam parking podziemny w ramach West Station, natomiast tutaj powstaje parking naziemny faktycznie dla pasażerów. Jak widzicie, będzie trochę miejsc ukośnych, będzie trochę miejsc prostoparłych, z tego co pamiętam będą miejsca równoległe, będą też oczywiście miejsca dla taksówek i również będzie pętla autobusowa. To wszystko w tym miejscu będzie zlokalizowane na samym końcu ulicy Tunelowej, teraz będzie się znajdować o rondo. Takie dla wszystkich, a nie tylko i wyłącznie dla autobusów, czyli tak jak tutaj w tym miejscu mamy pętelkę, która przynajmniej w teorii jest tylko wyłącznie dla autobusów z ZTM-u, znaczy Warszawskiego Transportu Publicznego, natomiast w praktyce wszyscy z niej korzystają, to tutaj będzie rondo dla wszystkich pojazdów. I tu też możecie zobaczyć, że aktualnie tam te tory, które są aktualnie zupełnie niewykorzystywane, po części zostały jeszcze bardziej pocięte na ulicy Tunelowej. Niemniej te wszystkie tory, które w tym miejscu się znajdowały przed rozpoczęciem przebudowy, będą musiały być całkowicie odtworzone, no bo faktycznie te tereny po prostu zostały zajęte tymczasowo, a później muszą wrócić w tym miejscu, nawet jeżeli w przyszłości już nigdy nie będą wykorzystywane. One po prostu w te miejsca muszą wrócić. Dalej widzimy pociąg S40, który jedzie w kierunku Piaseczna, jak widzicie, na spokojnie sobie wjechał właśnie na peron 8, który się tutaj znajduje. I pamiętajcie, że peron 8 ma dwie krawędzie peronowe, z czego jedna krawędź peronowa jest tylko dla pociągów, które kończą w miejsce jadąc od zachodniej części Polski, wjeżdżając do Warszawy. No i to też jest tor, który jedyny na Warszawie Zachodniej, który faktycznie ma możliwość oblotu przez lokomotywę dookoła całego składu. Tu jak widzicie powstaje cały nowy parking, miasteczko kontenerowe cały czas istnieje i funkcjonuje, to jest faktycznie bez zmian. A w dalszym miejscu widzimy dwa zejścia na dół bezpośrednio, jeżeli chodzi o dojścia do przejścia podziemnego. Tutaj oczywiście pamiętajcie, że te wyjścia z tego przejścia podziemnego będą się znajdować po stronie ulicy Tunelowej, dzięki czemu będą dojścia na przystanki autobusowe, jak i również oczywiście będą wyjścia za pomocą tych drzwi obrotowych w tym miejscu, aby można było się wszędzie dostać. Tu jak widzicie te wielkie nowe donice powoli się zaczynają pojawiać również po drugiej stronie ulicy Tunelowej, co jest faktycznie nowością, a w tym miejscu już został całkowicie zasypany tunel i otwór technologicznym, gdzie jeszcze niedawno mogliśmy patrzeć sobie na spokojnie na poziom minus 2. A dalej wejdźmy sobie do nowego budynku hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, który zupełnie zmienił się, właściwie jest od nowa oczywiście wbudowany, ale w porównaniu z tamtym małym, gdzie były kasy, a z tym nowym, gdzie mamy po prostu ogromny dach, dużo miejsc siedzących, no i faktycznie tą wielką skalę, no to trochę robi różnicę. Oczywiście tutaj jak widzicie są przestrzenie handlowe, będą też kasy z tego co pamiętam, na pewno na dole. Na górze oczywiście w zależności od tego jak to się wszystko ułoży będą też oczywiście lokale handlowe i na górę tutaj na poziom 0 będą jak widzicie dwie windy. Podobnie jak w West Station mamy dwie windy po jednej i po drugiej stronie, a po środku są schody ruchome do góry i do dołu, jak również zwykły ciąg schodów. Ten ciąg zwykłych schodów z tego co widzę jest trochę szerszy niż West Station i pamiętajcie czym się różni West Station od hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, zarządcą tejże części, czyli tamto jest zarządzane przez PKP SA.
to jest PKP PLK, no bo PKP PLK jest oczywiście inwestorem całej tej inwestycji wraz z tramwajami warszawskimi, które realizują swój tunel na poziomie minus 2. Natomiast tak, tutaj widzicie, są dwie główne podpory, które się rozchodzą w formie Y-ków na terenie, znaczy w formie właściwie liter V, bo one nie mają tej części dolnej, które podtrzymują całe zadaszenie w tym miejscu. Drogi dla osób niewidomych już są całkowicie poustawione. Ławki już były ostatnio poustawione. Wyświetlacze stoją odfoliowane. Oczywiście jeszcze nie działają, nie funkcjonują. Tutaj niektóre wyświetlacze jeszcze, jak widzicie, są pozasłaniane. Natomiast same drzwi obrotowe, jak możecie zobaczyć, już właściwie są gotowe. Tak samo jak i również windy. One już właściwie są całkowicie gotowe. Mamy tabliczkę Budimex. Najprawdopodobniej tu będzie tabliczka zajście na perony. No i mamy dwa wyświetlacze. Odjazdy i przyjazdy. Tak samo jak w podróży drugiej stronie wszystkich peronów. Mamy właśnie tutaj dwie tablice, które nam pokazują najbliższe odjazdy i przyjazdy wszystkich pociągów. Oczywiście wyświetlacze są zgodne z całym systemem, który w tym miejscu na tej stacji został uruchomiony, więc tak wyglądają i tak będą funkcjonować jak po drugiej stronie. To czy macie skargi do tego, że tak wyświetlałem się, bo wiem, że widzę w komentarzach, po prostu tu mi piszecie, że te wyświetlacze mogłyby lepiej funkcjonować i więcej informacji by pokazywać o danym pociągu. Niemniej aktualnie tak jest to urządzone, jeżeli chodzi o cały spójny system informacji pasażerskiej na całej Warszawie Zachodniej, czy ogólnie na każdej stacji musi być spójny system informacji pasażerskiej i taki jest aktualnie uchwalony przez UTEK i tak też również w ten sposób to w tym miejscu funkcjonuje. Niemniej tak to właśnie tutaj instalowane, a teraz zetknijmy, co tam się dzieje przy peronie 9, bo tam teraz są montowane nowe wyświetlacze, które już niedługo, na przestrzeni najbliższych kilku tygodni, czytaj po wakacjach 2024, zobaczymy, że już faktycznie będą funkcjonować. Peron 9 jest, oczywiście jak widzicie, cały czas funkcjonujący. Pamiętamy, że on tam chwilowo, czasowo był wyłączany, jest tego co pamiętam, znaczy był wyłączony i nie pamiętam, czy jeszcze będzie wyłączony na weekendy niektóre. Wtedy faktycznie pociągi z peronu 9 nie korzystały, po prostu przez niego przejeżdżały bez zatrzymywania, ponieważ tam były realizowane prace w samym peronie. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu nie dało się utrzymać ruchu pasażerskiego na peronach, kiedy jeździł ciężki sprzęt po peronach, który po prostu montował nowe stelaże pod nowe wyświetlacze. Stare wyświetlacze musiały być zdemontowane, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, musi być spójna informacja pasażerska. Na każdym z peronów na całej tej stacji musi być tak samo zdetalizowane. W skrócie, na każdym peronie musi być ten sam wyświetlacz, który pokazuje w tym samym schemacie wszystkie informacje. Dlatego też tutaj stare wyświetlacze, które miały tutaj montowanie zupełnie inne, musiały być zdemontowane i musiał być ustawiony nowy układ, który po prostu będzie podtrzymywać nowe wyświetlacze. I to oznaczało zmiany w projekcie, jeżeli chodzi o zadaszenie, od którego faktycznie zwisają te wyświetlacze i tylko też wtedy ruch pociągu w tym miejscu musiał być zatrzymany. Niemniej, jak widzicie, pociągi w tygodniu na spokojnie funkcjonują. Co do weekendowych zatrzymań, to macie doskład jazdy, jeżeli chodzi o PKP, czy to na portalu pasażera, czy to w aplikacji Koleo, czy to oczywiście też na SKMC, czy Kolejach Mazowieckich, możecie sobie sprawdzić na ich stronach, kiedy faktycznie te perony nie działają i jakie są też najbliższe planowane utrudnienia. No jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią, większość utrudnień się właściwie kończy z końcem wakacji, ale niekoniecznie, bo przy wakacjach jeszcze powiem, że te prace chociaż się kończą po części, to jeszcze nie całkowicie. Tutaj z kolei możecie zobaczyć, że faktycznie co prawda przejście tutaj przez tor jest cały czas zamknięte dla pasażerów. O tyle, jak widzicie, to jest po prostu zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o montaż tych wszystkich wyświetlaczy i całego tego tutaj okablowania, które po prostu jest niezbędne, żeby to wszystko w tym miejscu funkcjonowało. Niemniej nowe wyświetlacze niedługo będą funkcjonować, jak i również kiedy uda się wpiąć w system te przejście naziemne przez tory po tamtej stronie peronu 9, będzie również oddane do użytku dla pasażerów. Na razie funkcjonuje w trybie, że to jest po prostu plac budowy, czyli po prostu jest niestrzeżone. Niemniej tak to po prostu nie jest możliwe to do udostępnienia po prostu dla pasażerów. Tu jeszcze raz widzimy napis Warszawa Zachodnia od strony ulicy Tunelowej wraz z nowym przejściem, wraz z nową halą dworcową, budynek wielofunkcyjny i tu zejdziemy sobie schodami już faktycznie do nowego przejścia podziemnego, abyście zobaczyli, jak to wygląda wszystko dalej na poziomie minus 1. Na poziomie minus 2 powstaje tunel tramwajowy i oni będziecie mieli ujęcia za kilka dni, kiedy będzie film z tramwaju pod Warszawą Zachodnią, więc spokojnie to też zobaczycie w osobnym filmie. Zresztą zobaczycie tam po prostu cały też film o całej budowie tramwaju do Warszawy Zachodniej. Jeśli chcecie go przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Taka przy okazji autopromocja. A tu w przyszłości będzie dalej się ciągnąć przejście podziemne wraz z zejściami na przystanek tramwajowy, który planowany cały czas jest pod ziemią.
w kierunku właśnie ulicy Kasprzaka. Niemniej na razie tam te prace nie są realizowane i też nie wiadomo, kiedy tam tramwaje pojadą. W przyszłej dekadzie. No, to są najbliższe plany. Niemniej w tym miejscu możemy zaobserwować, że już faktycznie wejście do hali dworcowej przy ulicy Nowej jest całkowicie odgrodzone. Tu mamy Biedronkę, która się w tym miejscu będzie w przyszłości najprawdopodobniej znajdować. Mamy miejsce na kasy, już na niebiesko pomalowane. Wyświetlacze są tutaj ustawione. No i niestety w tym momencie wyłączyłem nagrywanie. I kolejny odcinek mamy tylko łącznie na zdjęciach. No cóż, no trudno, każdemu się zdarza. Jak widzicie, faktycznie ta przestrzeń już faktycznie pod peronami ma już oznakowanie, jeżeli chodzi o perony. Widzicie peron 5, peron 4, peron 6 i 7, jak już również peron 8, z tego co widziałem, mają już faktycznie swoje literki na ścianach. Sufit jest już faktycznie podwieszony na dłuższym odcinku, jeszcze oczywiście nie na wszystkich miejscówkach. I no i schody ruchome są montowane sukcesywnie na kolejnych peronach, które po prostu jeszcze tych schodów ruchomych z przejścia podziemnego nie mają. Tak jak widzicie na przykład na peronie 3, jak byliśmy tam teraz, jeszcze właśnie nie ma schodów ruchomych. Tu mamy teraz peron 2, z tego co widzę, mam nadzieję, że dobrze mówię. Mamy przygotowanie pod schody ruchome, których po prostu jeszcze w tym miejscu nie ma zainstalowanych. Świetliki oczywiście już są i już po nich możecie chodzić. Mamy też oczywiście wyciszenie. No i mamy tutaj kolejny ciąg schodów ruchomych do góry, który będzie, jak również zwykłe schody i schody po drugiej stronie, tylko łącznie bez schodów ruchomych na peron WKD. To będzie pierwszy peron WKD, który będzie mieć schody ruchome w całej sieci WKD. Taka ciekawostka. Ale będzie tylko łącznie w ramach tego peronu jeden ciąg schodów ruchomych zamiast podwójnych, jak to ma miejsce na wszystkich pozostałych peronach. To taka duża, jeżeli chodzi. No, biorąc pod uwagę, że faktycznie z WKD raczej mniej osób będzie korzystać niż z takich pociągów kolei mazowieckich, które po prostu są dużo dłuższe, czy nawet SKM-ki, to faktycznie mniejsza jest ciągów schodów ruchomych, no i też po prostu koszty są całkowicie zrozumiałe. Tu mamy korytarz technologiczny, tu będą te schody na peron WKD, tam będzie po prawej stronie klatka schodowa techniczna do zejścia na dół, a tu mamy przystanek tramwajowy na poziomie minus 2. No i on aktualnie w tym miejscu powstaje jako tylko łącznie pustka technologiczna. Co to oznacza? Znaczy to, że tam całkowicie jeszcze po prostu nic nie będzie. Ani peronów, ani torów, ani sieci trakcyjnej. Będzie tylko łącznie sama przestrzeń już gotowa pod całym przejściem podziemnym. Tu z kolei za tymi czarnymi elementami, jakbyśmy weszli, a właściwie się przebili, byśmy doszli do McDonalda, który się znajduje w West Station. Więc to są te drzwi, które kiedyś były otwierane, teraz tutaj są oczywiście zaślepione i właśnie idziemy po drugiej stronie. Jak widzicie, jest trochę zbrojenia, a tutaj są belki rozpierające, które faktycznie podtrzymują całą tą przestrzeń. Powoli też pojawia się już poziomu minus 2, czyli podłoga poziomu minus 1, po której właśnie będziemy teraz chodzić, co oznacza, że krok po kroku już faktycznie część podziemna na dole, na minus 2, zaczyna być chowana. I to oznacza, że kolejne prace będą mogły być już realizowane, jeżeli chodzi o budowę po prostu przejścia podziemnego w tym miejscu. No oczywiście prace tutaj mają się zakończyć, przynajmniej w teorii, do końca 2024 roku, więc te prace tutaj muszą w najbliższym czasie już faktycznie zaostrzać się, jeżeli chodzi również o strop poziomu minus 1. A tu dalej możemy zobaczyć wyjście, a właściwie połączenie z przejściem podziemnym, które się ściągnie pod Alejami Jezyńskimi. Tam ono ściągnie. Wyjście do PKS-u tu jest nieprzebite jeszcze aktualnie, no bo faktycznie są te belki rozpierające, ale będzie oczywiście połączenie z nimi i tutaj po prostu ich w tym momencie nie widzicie. Ale przejście będzie połączone również z PKS-em, to aktualnie jest po prostu całkowicie zamknięte. A tu dalej widzimy schodnie, no i sobie zejdziemy na dół już w tym filmie z tramwaju do Warszawy Zachodniej, abyśmy mieli to wszystko ładnie połączone w ramach konkretnych inwestycji, jak to wygląda. Na górze oczywiście będą schody ruchome na dół do przystanku tramwajowego z windy, jak i również kolejne wyświetlacze, jakieś małe przestrzenie handlowe i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Ogólnie cały ten segment po tej stronie Warszawy Zachodniej właściwie całkowicie należy do tramwajów warszawskich, więc to oni tutaj mogą sobie urządzić co chcą. Czy będzie to jakaś ekspedycja dla motorniczych? Kto wie co to faktycznie będzie zrealizowane. Natomiast tak to w tym miejscu wygląda. Jak widzicie, różnice poziomów, jeżeli chodzi o stare przejście podziemne, są, jeżeli chodzi o podłogę, więc będą musiały tutaj być zainstalowane, czy to z małe schody ruchome, czy też po prostu zwykłe schody z pochylniami. A tu z kolei widzimy winowajce tego zamknięcia, jeżeli chodzi o jeden tor WKD-ki. W tym miejscu powstaje klatka schodowa z poziomu minus 1 na poziom 0 i na poziom plus 1, czy tej nakładkę. Tu też będzie zainstalowana jeszcze winda, której w tym miejscu jeszcze zupełnie nie widzimy, bo tu też po prostu będzie docelowa winda. Tą klatką schodową, bardziej techniczną, będzie można zejść sobie właśnie do przejścia podziemnego i już niedługo najprawdopodobniej zastąpi ona tymczasową część
jeżeli chodzi o schody w tej lokalizacji. A tu dalej widzimy już faktycznie całkowicie gotowy tor WKD-ki, bo pociągi WKD już od najbliższej z niedzieli, czytaj od 31 sierpnia, mają ponownie jeździć się przy peronie pierwszym po dwóch torach. Znaczy, jeszcze po tych nowych torach tutaj nie jeździły. Na Nowej Warszawie Zachodniej też nie jeździły po dwóch torach. Ale to już się wydarzy teraz na sam koniec wakacji, w najbliższy weekend. Pociągi będą jeździć po obydwu torach, co oznacza, że WKD-ki będą jeździć w szczycie nawet co 15 minut. No, w tygodniu tak to będzie wyglądać, a w kolejne weekendy trochę gorzej. Bo co prawda teraz pociągi WKD już faktycznie będą tutaj jeździć normalnie po dwóch torach w tygodniu i w najbliższy weekend, weekend 31 sierpnia, 1 września. O tyle od kolejnego weekendu właściwie do połowy grudnia 2024 WKD-ka będzie jeździć tylko łącznie w tygodniu po dwóch torach przez Warszawę Zachodnią. Wtedy pociągi będą jeździć co 15 bądź nawet co 10 minut w szczycie. Zobaczymy, jaki będzie doskot jazdy od października. Na razie we wrześniu pociągi będą jeździć w szczycie co 15 minut na całym odcinku między Grodziskiem Mazowieckim a Podkową, między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Śródmieściem WKD. Jeżeli chodzi o pociągi do Milanówka, w tygodniu będą jeździć również właśnie bezpośrednio do Warszawa Śródmieście WKD. Natomiast w weekendy będzie trochę inaczej. Pociągi cały czas będą jeździć po jednym torze, bo będą realizowane cały czas pracę, jeżeli chodzi o tą klatkę schodową. Po prostu tutaj jest zbyt bliski zakres zaawansowania tej inwestycji do użytkującego peronu. Dlatego też i torze po prostu w tym miejscu. Dlatego też pociągi będą jeździć cały czas po jednym torze w weekendy i wtedy też ta częstotliwość, jeżeli chodzi o WKD-kę, będzie zmniejszona do 30 minut. I tak w weekendy pociągi WKD jeżdżą rzadziej, więc to aż tak nie będzie bardzo odczuwalne w tym miejscu. Niemniej tak będzie cały czas wyglądać, jeżeli chodzi o weekendy do połowy grudnia 2024 i też wtedy pociągi będą jeździć na całej trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Śródmieście WKD, a pociągi z Milanówka będą jeździć tylko właśnie do Komorowa i tam będzie 10 minut później do pociągu w kierunku centrum Warszawy. Tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o organizację ruchu, a tak wygląda nowy tor. Nowy tor ma już sieć taksyjną zainstalowaną i jest całkowicie podbity. Tor jest właściwie już całkowicie gotowy i na spokojnie w najbliższych dniach będziecie mogli już tutaj nawet zobaczyć jakieś pierwsze jazdy próbne na nowym torze. Tor de facto był już prawie całkowicie gotowy, tylko i wyłącznie sam fragment przeprony nie był jeszcze wybudowany przez ostatni miesiąc, ale został tutaj szybko zrealizowany. Wiemy, że ten tor miał być szybciej gotowy, ale ostatecznie po prostu udało się zrealizować więcej prac, jeżeli chodzi o samą część tego wyjścia, o samą część tej klatki schodowej. Zresztą za chwilę ją zobaczycie z bliska. Więc to jest dobra informacja, po prostu też w tygodniu już pociągi będą jeździć normalnie te 15 minut bądź części. Tu z kolei widzimy dalej na końcu ładny napis Warszawa Zachodnia, który się znajduje na budynku przy hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. A tu z kolei mamy przejście podziemne, przelech z a tu dalej łącząc się z tymi ekranami akustycznymi widzimy właśnie ten nowy budynek, który jest po prostu kolizyjny ze siecią trakcyjną w tym miejscu, który po prostu jest zbyt blisko aktualnie istniejącej infrastruktury, aby go utrzymać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego toru. Tu mamy klatkę schodową, jak i również winne będzie powstawać. Też oczywiście inne elementy, jeżeli chodzi o okablowanie, to tutaj jest schowane i inne części techniczne. I dlatego też po prostu nie ma możliwości utrzymania tutaj tego ruchu przez cały tydzień, bo te po prostu prace muszą postępować cały czas do przodu. Ale jednak z utrzymaniem, więc nie będzie aż tak źle w sumie, prawda? No prawda. Tu jeszcze teraz zerknijmy na to, jak wygląda z góry i przejdźmy sobie do torowiska, do części kolejowej, tej, która się ciągnie dalej, bo tam prace no prawie całkowicie się zakończyły. Ale a Warszawa Włochy, coś się nowego pojawiło. I o Włochach za chwilę Wam więcej powiem, do których dolecimy za momencik. Na razie zerknijmy sobie, jak to wygląda tutaj przy samej jeszcze Warszawie Zachodniej. Pamiętacie ten tor, który powstał pomiędzy peronem 4 a 3 bez konieczności jazdy przy krawędzi peronowej? On tutaj jest. Całkowicie gotowy, już właściwie przejezdny. Ma oczywiście kozioł oporowy w tym miejscu zainstalowany, jak i również same do zjazdu już w nowym układzie. Ten tor jest już właściwie oddany do użytku i może być wykorzystywany przez pociągi. Niemniej nie pokazywałem go jeszcze raz z ujęć z drona aż tak bardzo blisko, więc tu widzicie, ten tor po lewej stronie, nie przy krawędzi peronowej, tylko faktycznie po środku, to jest właśnie ten tor, który został wybudowany. Jak widzicie, on tutaj już jest, funkcjonuje, jest całkowicie wykończony. Ogólnie też, jeżeli chodzi o wszystkie torowiska na Warszawie Zachodniej, i wszystkie tory, one prawie całkowicie są oddane do użytku. Prawie, bo jeszcze po prostu w niektórych miejscach, pomimo tego, że już jest właściwie wszystko gotowe, jeżeli chodzi o część techniczną, to jeszcze różnego rodzaju odbiór techniczny w niektórych miejscach są realizowane na różnych łącznikach i na różnych poszczególnych przejazdach, co faktycznie można widzieć po prostu podczas tych wyłączeń nocnych, kiedy te prace są jeszcze realizowane. A tu przechodzimy sobie dalej do WKD-ki, gdzie jest ten rozjazd. I ten rozjazd, jak ja powiedziałem, będzie cały czas wykorzystywany przez pociągi, po prostu będą w weekendy jeździć po jednym torze przez Warszawę Zachodnią.
Więc tutaj przy dodaniu dodany ten rozjazd pozostanie. Czy on pozostanie na dłużej? Nie wiemy tego, bo on jest tutaj zrealizowany na razie jako tymczasowy rozjazd na drewnianych podkładach i jest on ręczny. Ale może wykładka się zlituje i faktycznie w końcu jakieś to zjazdy zacznie robić na swojej sieci, bo aktualnie jak cokolwiek się wykrzaczy, no to pociągi jeżdżą albo wahadłowo, albo wcale. A przydałoby się, żeby chociaż te po prostu pociągi mogłyby kończyć swoją trasę w różnych innych miejscach. No ale jest jak jest, tak to i funkcjonuje. Na starym, dobrym systemie to po prostu jest tak stary, że nie ma jak go skakować, nie ma jak go zepsuć i łatwo go naprawić i może to jest faktycznie też metoda na to wszystko. Jednakże jak ostatnio był ten wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie autobus wjechał pod pociąg, no to faktycznie utrudnienia na wykładce były dosyć kolosalne, przez to właśnie też również, że po prostu nie ma tych rozjazdów na całej sieci wykładki. Tutaj z kolei możemy zacząć oczywiście panoramę Warszawy i Warszawę Zachodnią, a w tym miejscu mamy dwa tory odstawcze. One już prawie całkowicie są podpite i całkowicie wyprofilowane, ale cały czas jeszcze nie zostały oddane do użytku. One będą oddawane do użytku sukcesywnie na przełomie września i listopada 2024, więc to jeszcze za chwilę, ale po prostu i tak nie byłyby na razie wykorzystywane w związku z tym, że po prostu są ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę pociągów jeżdżających, przejeżdżających przez całą Warszawę Zachodnią. Przed chwilą widzieliście też obiekt numer M02, na którym jest ten ładny, długi mural, który według mnie jest całkiem ładny, widoczny z pociągów. Jeżeli się nie jedzie przy samej ścianie, to bym powiedział, że jest całkiem naprawdę okej. Natomiast tutaj też możecie zobaczyć ciekawostek za chwilę, że przy obiekcie M01, czyli tym wielkim stalowym, który widzimy teraz na horyzoncie, są realizowane aktualnie prace. Tam jakieś mniejsze prace konserwacyjne i po prostu poprawkowe są realizowane na dole od dołu. I tego też dwa tory tutaj po środku zostały zamknięte. Ten tor, na którym jest aktualnie ten czerwony kontener i tor po prawej stronie od niego. Obydwa tory aktualnie są zamknięte, przynajmniej tak to wyglądało, kiedy to nagrywałem, we wtorek 27 sierpnia. Niemniej, jak widzicie, tak to w tym wszystkim miejscu wygląda. Jakieś kolejne prace mniejsze są tutaj realizowane, ale cały czas ruch jest utrzymany na wszystkich pozostałych torach, pomijając oczywiście te kolizyjne z pracami. Tam widzimy, że faktycznie jest rozstawione rusztowanie. No i na koniec przejdźmy się faktycznie do Włoch, gdzie został odkryty, właściwie będzie niedługo wyeksponowany, stary rozkład jazdy, który faktycznie będzie mieć swoją własną klimatyzację, czyli lepiej niż w N57, jak niektórymi się jedzie. Natomiast będzie mieć swoją klimatyzację i będzie on widoczny tutaj przy Warszawa Włochy, przy tej, no, przy tym dworcu, który w tym miejscu jest i to chyba bardziej straszy. To właśnie ten niebieski kontener, właściwie od strony niebieski będzie zainstalowana szyba, która faktycznie będzie chronić go przed różnego rodzaju wandalami. Będzie oczywiście zainstalowana klimatyzacja i ten kawałek ściany, który został wyjęty z przejścia podziemnego w tym miejscu ze starym rozkładem jazdy, będzie tutaj widoczny. Będzie można go podziwiać na właśnie warszawskich Włochach. Więc taka ciekawostka historyczna, atrakcyjna w tym miejscu będzie. On tutaj będzie realizowany, znaczy niedługo będzie już wyeksponowany. Po prostu będą tutaj teraz realizowane prace. Kiedy dokładnie, to nie pamiętam w tym momencie, więc ktoś na pewno w komentarzach napisze, kiedy już on to powinno być mniej więcej widoczne i będziecie mogli na ten stary rozkład jazdy patrzeć. Tymczasem to był na tyle z tego filmu. Jeżeli taki film z Warszawy Zachodniej Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzielny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awiznosza, jak i również oczywiście do zasubskrybowania kanału, aby zobaczyć kolejny film z Warszawy Zachodniej, ale tym razem nie z stacji, tylko właśnie z tramwaju, który powstaje. Bo oczywiście tam przy samej Bitwie Warszawskiej nie dzieje się jeszcze aż tak dużo. O tyle nowy zjazd już powoli powstaje z nawet swoim pierwszym stropem tam w Parku Zachodnim, Parku 5 Sióstr, więc prace idą do przodu. Tam też jezdnia została ograniczona do jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku, więc korki są fenomenalne. Niemniej tamte prace będziecie mogli zacząć już w najbliższych dniach w kolejnym filmie z tramwaju kierunek zachodnia. Z Warszawy Zachodniej w tym miesiącu może jeszcze zobaczycie przelot z całej stacji, no i kolejny film standardowo pojawi się w przyszłym miesiącu, więc na spokojnie. Cały czas jestem tutaj na posterunku, będę Wam pokazywać, jak Zachodnia postępuje, a film z przebudowy Warszawy Gdańskiej, czy tej z budowy docelowego peronu 5 i budowy nowego przejścia podziemnego, pojawi się, jak prace jakieś większe się rozpoczną, bo byłem tam ostatnio i poza tym, że chorągiewki się pojawiły z napisem trakcja, nic się jeszcze nie dzieje. Więc do momentu, kiedy nie będzie większych, ciężkich prac, ja jeszcze filmu z tej inwestycji nie będę robić. Do zobaczenia niedługo. Cześć!